W imieniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Miasta Wrocławia witam Państwa. Pragnąłbym także wyrazić podziękowanie za to, że zechcieliście przybyć do Wrocławia na wyzwanie, na zaproszenie, które to pod Waszym adresem zostało skierowane przez organizatora sympozjum, to jest Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Jestem przekonany, że dotychczasowy przebieg tego spotkania stworzył warunki i możliwości zapoznania się z rozwojem naszego miasta, w tym wszystkim, co osiągnęliśmy dzięki wytężonej pracy ludzi pracy, dzięki inicjatywie społeczeństwa. Okazja jest szczególna. Obchodzimy bowiem 25. rocznicę przyłączenia ziem północnych i zachodnich do macierzy. Obchody te będą w warunkach, kiedy to nie tylko odwołujemy się do relacji historycznych, kiedy to nie tylko powołujemy się na to, co było najważniejsze, czyli na obficie przelaną krew żołnierzy polskich i radzieckich, ale przede wszystkim na relacje szczególnie nas interesujące i dla nas drogie. Na wszelki wysiłek, jaki został włożony przez ludzi pracy. Po to, żeby Wrocław, który w niektórych dzielnicach i w niektórych dziedzinach gospodarki został zniszczony w 70-80%, został odbudowany i żeby był zrealizowany program dalszego, pomyślnego rozwoju miasta. Chcielibyśmy, towarzyszy, zapoznać nie tylko z lokalizacją, ale również przekazać możliwie dużo informacji o samym Wrocławiu. Zapewnić myśl twórczą w takim kierunku i aspektach, które powinny znaleźć wyraz w indywidualnym odczuciu w tworzeniu tych dzieł, po których sobie wiele obiecujemy i które przyczyniły się do wytworzenia bardzo bliskiego kontaktu społeczeństwa Wrocławia z kulturą i sztuką. A zapotrzebowanie społeczne w tej dziedzinie jest jak największe. Chciałbym teraz udzielić głosu przedstawicielowi głównego architekta miasta Wrocławia, inżynierowi Bieńkowskiemu, celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczy przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Wrocławia, uczestniczy kierownik Wydziału Kultury i towarzysz Bednarek, który pracował poprzednio na stanowisku kierownika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i zna warunki miasta. Bardzo prosimy, jeżeli istnieją wątpliwości, trudności, pytania, żebyście Państwo byli uprzejmi w dniu dzisiejszym się z nimi podzielić. Chciałbym kilka słów powiedzieć, żeby wprowadzić w atmosferę Wrocławia. Wrocław ma to nieszczęście swego rodzaju, że jest usytuowany na kompletnie płaskiej równinie. To rzutuje na sylwetkę i kształt miasta oraz stanowi o zabudowie kompletnie płaskiej. Jedynym dekoracyjnym elementem pejzażu mającym znaczenie dla nastroju, dla charakteru tego miasta jest Odra, jej liczne kanały, wyspy i rozploty. Wiemy, że Wrocław powstał na wyspie. Był to teren obecnego Ostrowa Tumskiego. Piękny system obronny Starego Miasta wypełniał się pomału substancją bardzo dekoracyjną, bardzo wartościową. Począwszy od obiektów sakralnych w obrębie Ostrowa Tumskiego, zespół uniwersytecki, rynek z unikalnym obiektem zabytkowym, jakim jest ratusz oraz kościół świętej Elżbiety ze 100-metrową wieżą. Do dziś nie ma we Wrocławiu obiektu równego wysokością. Wszystkie te obiekty są ślicznie wkomponowane w układ przestrzenny i tworzą przemiłe w swym charakterze place, wnętrza uliczne o całym szeregu zatok. Ten obszar miasta, który był wówczas, a nawet i dzisiaj, czterokrotnie większy od Starego Gdańska i sześciokrotnie większy od Krakowa, w toku rozwoju miasta, w czasie burzliwego rozwoju w okresie XIX wieku, został nadal centrum miasta. I dzisiaj, kiedy miasto liczy 500 tysięcy mieszkańców i w przyszłości, kiedy wzrośnie do 700 tysięcy, ten obszar nadal będzie spełniał rolę centrum miasta, w którym zderzają się dane wartości kulturalne, historyczne, zabytkowe, bardzo wysokiej klasy z nowoczesnymi funkcjami, jakie musi pełnić współczesne centrum i z wymaganiami techniki, jakie musi spełniać. Naturalne warunki topograficzne i zastane tutaj zabytki stwarzają niepowtarzalną sylwetkę miasta pomimo jego płaskości i dają klimat specjalny, którego nie znajdziemy w żadnym z miast Polski i chyba w żadnym innym kraju. Wrocław ma wybitnie swoiste oblicze. Chcielibyśmy, aby wszyscy tu obecni wczuli się w tę jakąś indywidualność Wrocławia i na tym tle, jeśli to jest możliwe, zbudowali swoje dzieła, które mają służyć jego upiększaniu. Chcielibyśmy się zapoznać z jakąś wizją futurologiczną, otrzymać odpowiedź na pytanie, jak projektanci Wrocławia obecnego czy przyszłego, urbaniści, architekci wyobrażają sobie Wrocław za lat
to 50, 80, mniej więcej tego rzędu odległość czasowa. Taką odpowiedź możemy dać, bo oprócz terminów państwowych, i to się zamyka rokiem 1985, podejmujemy badania i studia w celu określenia tych prac, które dotyczą lat po roku 85. Z natury rzeczy, jak się ogląda miasto, powstaje pytanie na temat jego przyszłości. Muszę powiedzieć, że ten klimat w naszych pracach wybiega dalej myślą poza perspektywy 50 lat, choć w zasadzie trudno jeszcze jakieś prognozy stawiać dalej niż na 50 lat, ponieważ nie znamy i nie przeczuwamy rozwoju techniki i cywilizacji. Tej czysto technicznej cywilizacji i postępu cywilizacji społecznej, a więc ewolucji społecznej. Przede wszystkim stopnia spożycia, trybu życia, które za 50 lat mogą się w różnoraki sposób ułożyć. Jeśli idzie o Wrocław, to wstępne nasze rozeznanie kształtuje nasze wyobrażenie o mieście, że w 2000 roku, może 5 lat wcześniej czy później, trudno to określić, Wrocław osiągnie liczbę 1 miliona mieszkańców. Z tym zastrzeżeniem, że polityka demograficzna na terenie Wrocławia nie zmieni się w sposób radykalny. Nie nastąpią przemieszczenia ludności ze wsi do miasta albo z regionu do regionu. Są dwie sugestie. Budowa miasta paralelnego, gwiazdy podwójnej oraz budowa miasta na północ od dzisiejszych terenów z wyjściem na wzgórza Trzebnickie. Ta druga koncepcja ma tę zaletę, że zbliża mieszkalnictwo do terenów o nieprzeciętnych wartościach rekreacyjnych i turystycznych. Zajmuje pod rozbudowę miasta tereny o stosunkowo niskiej wartości glebowej, a za to dobrej wartości budowlanej. Takie położenie miasta spowodowałoby utworzenie dwóch ośrodków śródmiejskich. Oprócz starego centrum, także nowego centrum i przeprowadzania zupełnie nowych układów komunikacyjnych. A więc czy będzie to kolej jednoszynowa czy podziemna, łącząca całe miasto w jeden system? Drugi kierunek rozwoju, bardziej preferowany, to kierunek pasmowy. W oparciu o istniejące ciągi komunikacyjne wychodzące na zachód, na Wałbrzych i Legnicę i te dwie linie, które wychodzą na wschód, na Jelcz i Oławę, zostaną wybudowane osiedla w układzie pasmowym. Naturalnie w tych czasach samo centrum będzie także inaczej wyglądało. Ono się zaczyna od rejonu Starego Miasta. Prawdopodobnie zostanie przebudowana całkowicie dzisiejsza dzielnica XIX-wieczna, odbudowana po wojnie. Prawdopodobnie większość budynków po upływie 50 lat ulegnie całkowitej dekapitulacji i w miarę ich wyburzania zostaną uzyskane tereny pod nowe obiekty architektoniczne i urbanistyczne. Dzisiejszy system wielkopłytowych i wielkoblokowych konstrukcji na pewno się zmieni za lat 50. Nie można dziś orzec, czy będzie to konstrukcja szkieletowa, stalowa, czy będą zastosowane nowoczesne jakieś materiały, tworzywa sztuczne na konstrukcjach wspornych. Trzeba również powiedzieć, że powstanie cały szereg obiektów użyteczności publicznej o charakterze unikalnym, budowanych w oparciu o indywidualne projekty. W rejonie Placu Dzierżyńskiego, oprócz hotelu Panorama, który zawiódł oczekiwania społeczeństwa Wrocławia swoją skalą i rozmiarami, powstanie drugi obiekt na 300 miejsc. Powstanie kino na 1000, 2000 miejsc i cały szereg obiektów usługowych związanych z obsługą turysty indywidualnego czy zmotoryzowanego. Wszelkiego typu biura wymiany walut, sklepy towarów delikatesowych. Drugi taki rejon to plac społeczny. Tam zlokalizowany będzie zespół bibliotek uniwersyteckich, a także duży kombinat rozrywkowy, w skład którego wejdzie sala opery, operetki i filharmonii. Powstanie cały szereg obiektów wyższych uczelni. Początek tego jest widoczny za Odrą, po stronie północnej, naprzeciw województwa. Tam także zlokalizowany jest pomnik, który ma symbolizować i czcić powrót ziem zachodnich do macierzy. Wreszcie powstaną nowe gmachy Politechniki Wrocławskiej, które są dopiero projektowane. Na południu, po obu stronach Placu Powstańców Śląskich, oprócz osiedli, już się tam budujących i wypełniających próżnię, jaka powstała między zamieszkałym rejonem i Śródmieściem, powstaną duże obiekty administracji gospodarczej, a więc instytuty, biura projektowe, usługi typu handlowego, ponaddzielnicowego dla całego regionu. Podobne skupisko ponaddzielnicowych usług będzie na zachodzie, dla tych dzielnic, które skupiają ponad 1000 ludzi w rejonie zachodnim. Nas interesowałaby realizacja w czasie. Centralne uroczystości krajowe kończące obchody 25-lecia odbędą się we Wrocławiu i dlatego prosilibyśmy w takim zakresie, jak to jest możliwe, przy zabezpieczeniu z naszej strony pomocy, żeby część tych realizacji mogła być zakończona w terminie do 1 czy 9 maja.
W jakim stopniu życzenia mogą być zaspokojone, jeśli chodzi o materiały? Jakie instytucje gwarantują pomoc i jakiego typu zakłady czym dysponują? Czy to są tylko zakłady wrocławskie czy dolnośląskie? Na terenie miasta Wrocławia są różnorodne zakłady przemysłowe i w związku z tym będzie można liczyć na różnorodną pomoc. Jest dużo zakładów typu metalowego, metali kolorowych, jest szereg przedsiębiorstw budowlanych, są możliwości uzyskania z terenu województwa materiałów kamiennych ze względu na dużą ilość kamieniołomów. Jest szereg zakładów wyrobów ceramicznych, są zakłady związane z takimi materiałami jak szkło, porcelana itd. Wiele zakładów deklaruje daleko idącą pomoc w zakresie materiałów i pomoc techniczną. Przeprowadzono również rozmowy z Politechniką Wrocławską i mamy zadeklarowaną pomoc kadry naukowo-technicznej. Także z punktu widzenia wiedzy fachowej w zakresie konstrukcji będziemy mogli liczyć na pomoc zakładów i wyższych uczelni. W zakresie materiałów będziemy mogli liczyć na pomoc zakładów wrocławskich i z terenu Dolnego Śląska. We Wrocławiu są dwa zakłady, które mogą okazać się szczególnie interesujące. Są to Dolmel i Elwro. Myślę o utworzeniu jakichś elementów ruchomych, świetlnych. Nie znamy konkretnych propozycji, ale w niektórych dziedzinach przygotowań miasta do obchodów 25-lecia zakłady podjęły zobowiązania na 100 tysięcy złotych. Liczymy więc, że w tym zakresie nie będzie trudności. Potrzebne jest jednak pewne ogólne sformułowanie potrzeb. Pan Bednarek powiedział chyba. W momencie, kiedy posypią się życzenia i zapotrzebowania, nie powinno być terminu chyba, ale powinniśmy mieć gwarancję, pewność. Powiedziane było część prac, ale żeby ta część prac została zrealizowana, nie powinno być trybu warunkowego. Trzeba mieć perfekcyjnie ustaloną pomoc zakładów zaplecza technicznego. Oczywiście, ale dla nas bardzo istotny jest termin 9 maja. Ale gdyby miały być spełnione wszystkie prace, to termin 9 maja byłby nierealny. To byłby kolosalny wysiłek wykonawczy. Część jest na pewno realna do 9 maja, a część może być przesunięta, bo obchody związane z 25-leciem rozkładają się na cały rok. Z tym, że 9 maja jest kulminacyjnym punktem. Sprawa trybu warunkowego, jakiego użyłem, może z przyzwyczajenia, choć powiedzieć, że myśmy zrobili wszystko, żeby zagwarantować potrzebne materiały. Z drugiej strony wiemy, że są różne trudności i nie wszystko przychodzi gładko, ale mamy wieloletnią praktykę w różnego rodzaju działalności typu społecznego i wiemy, że będzie można to wszystko zrobić. Jeśli zapotrzebowanie nie wyrośnie poza możliwości rzeczywiste naszego regionu, to z punktu widzenia formalnego, załatwienia sprawy i dostarczenia materiałów do tych prac nie spodziewamy się specjalnych trudności. Miałbym taką obawę w związku z terminem 9 maja i pracami, które nie zostaną wykonane. Obawiam się, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że część prac zostanie zakończona na 9 maja i wysiłek w tworzeniu tego osłabnie, bo pierwszy termin minął. Trzeba zwrócić uwagę, żeby wysiłek przy wykonywaniu projektów był cały czas, nie tylko do 9 maja, ale i później. Mam uwagę z własnych doświadczeń przy organizowaniu znacznie mniejszego typu imprezy, że nie dało się w pewnym momencie pójść dalej, dopóki się nie stworzyło komitetu organizacyjnego i koordynatora. Ponieważ to jest większa impreza, powinno być biuro koordynatora do spraw kontaktów projektantów z przemysłem. Koordynator powinien mieć rozeznanie, co w jakim zakładzie może uzyskać. I to biuro czy jedna osoba powinna być nieustannie na usługach artystów projektantów, żeby ci nie musieli się pętać po zakładach pracy, tylko przychodzili do tego jednego człowieka, który im wszystko załatwi. Mówię rzeczy, które są oczywiste, ale wiem, jak osoba człowieka odpowiedzialnego, doskonale zorientowanego jest potrzebna. Taki człowiek musi być rzutki, żeby złamać opory, ale jednocześnie będzie musiał iść przebojem i wszystkie sprawy załatwi. Przewidzieliśmy biuro koordynatora i czeka ono na zlecenia. Nasza długoletnia praktyka i współpraca z władzami miasta Wrocławia wykazała, że jesteśmy może trochę zblazowani i przyzwyczajeni do tego, że wszystkie sprawy, na temat których były pytania czy wątpliwości, są tutaj rozwiązywane z przyzwyczajenia. I może dlatego nawet nie obliczyliśmy tego, że te pytania mogą w ogóle być. Po prostu organizatorzy, przedstawiciele władz i Towarzystwo Miłośników Wrocławia nie spodziewali się, że w ogóle te problemy mogą być dyskutowane. Wydaje się, że najistotniejszą rzeczą byłoby dzisiaj przynajmniej zorientować się bardzo ogólnie w pewnej skali działań. Wielu kolegów na pewno zechce przyjechać do Wrocławia na dłuższy czas, żeby spokojnie we Wrocławiu posiedzieć
i wszystko zobaczyć. Zobaczyć jeszcze raz każdy zakład i tak dalej. Myślę, że w ten sposób powinniśmy od razu porozmawiać. Ja poruszam sprawę bardzo szczegółową, ale nie mam innych pytań. W związku z tym stawiam to pytanie. Padła informacja, że są we Wrocławiu specjaliści. Jest Politechnika, inne uczelnie czy instytuty, ale to jest wygodne dla kolegów z Wrocławia. Osoba mieszkająca poza Wrocławiem nie będzie mogła z tej oferty skorzystać, bo konieczna jest integracja ze specjalistą. Nie wystarczy przesłać rysunek czy w innej formie przedstawić koncepcję, ale to jest zagadnienie ciągłego współdziałania. Chciałem spytać, jakie są możliwości w sensie finansowym? Bo ja jestem zaangażowany w aktualnie specjalista, który jest mi potrzebny, nie jest zaangażowany. Czy istnieje możliwość dokooptowania konstruktora? Konstruktor jest mi ciągle potrzebny, bo mam taką zasadę, że muszę integrować w pewnym pomyśle, myśleć o jednorodności pomysłów. Jeśli chodzi o współpracę z konstruktorem, to jest rzeczywiście problem stałej współpracy. Konstruktor jest we Wrocławiu, a pan musiałby być we Wrocławiu. Ale może być i tak, że pan jest na terenie innego miasta i tam jest odpowiednia siła wykwalifikowana, która może z panem współpracować, a my to sfinansujemy. Oczywiście wolelibyśmy, żeby konstruktor był we Wrocławiu, bo mamy wpływ na naszych konstruktorów. No, on oczywiście będzie robić odpłatnie, a część w czynie społecznym. A na konstruktora z zewnątrz takiego wpływu nie mamy. Wczoraj padła propozycja, żeby w ramach sympozjum zorganizować Centrum Poszukiwań Artystycznych. Nie dowiedzieliśmy się nic, czy jest realna. To jest konkretny projekt techniczny, który został zgłoszony. W związku z tym uważam, że jak dyskutujemy nad realizacją i możliwościami, powinniśmy i nad tym się zastanowić. Na pewno tę sprawę będzie można w trakcie trwania sympozjum rozwiązać i dyskutować etap jej powstania, realizacji i programowania. Dzisiaj powinniśmy zebrać materiał informacyjny, jak urbaniści i architekci Wrocławia widzą, w jakiej skali widzą te przyszłościowe inwestycje kulturalne. Słyszeliśmy tylko o kinie na 1000 miejsc, a wiemy, że te centra miejsce o wysokich kwalifikacjach usługowych, kulturalnych i innych będą nie tylko w rejonie Placu Dzierżyńskiego. To byłoby pytanie, które dałoby szerszy obraz skali, w jakiej się poruszamy. Pewne sprawy są być może w programie miasta tak zmieszczone, że tutaj jest tylko kwestia dołączenia ewentualnych koncepcji. Broniąc idei połączenia Centrum Poszukiwań Artystycznych i Muzeum Sztuki Aktualnej, zdaję sobie sprawę, że jeśli byśmy czekali na inwestycje kulturalne, które to inwestycje, jak wszyscy wiemy, są prawie na samym końcu, bo są inne, ważniejsze potrzeby miasta, broniąc tej idei, proponowałbym, żeby nie otwierać za dużo ust i nie chcieć połknąć zbyt wiele. W ramach sympozjum wywalczyć miejsce dla dokumentacji, żeby tymczasem w jakimś miejscu ta komórka istniała, a oczywiście przewidzieć ją w planach inwestycyjnych, bo jeśli będziemy czekali na zrealizowanie pałacu, to doczekamy się za 20 lat. Druga sprawa. Czy jeśli z powodu przeszkód technicznych, a więc na przykład braku materiałów, które artysta przewidział do realizacji swojego dzieło to nie będzie mogło być zrealizowane do 9 maja? To czy organizatorzy będą gwarantowali w późniejszym terminie, rocznym czy dwuletnim, zrealizowanie tego projektu? To jest sprawa bardzo ważna. Wyszło nieporozumienie. Koncepcja, o której mówił kolega Turowski, dotyczyła faktu i przyjęcia do wiadomości tego faktu. Wiemy o tym, że plany inwestycyjne straciły swoją statykę. Na tym sympozjum powinno to być przyjęte jako dezyderat, żeby takie centrum we Wrocławiu powstało. To jest potrzeba i to potrzeba istotna, że właśnie we Wrocławiu powinno powstać. A nie jest istotne, czy będzie to barak, czy jeden pokój. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest przewidziane jakieś ciało. Jakiś organizm, który będzie akceptował ideę. Bo może się pojawić taka, która nie zostanie zaakceptowana. Czy jest przewidziane jakieś jury i z kogo się składa? To jest bardzo ważny punkt, ponieważ od razu się ustosunkuje do tego całego procesu. To jest sprawa, która dotyka bardzo zasadniczych momentów twórczych. Nie istnieje.
Zaproszenie nas jest wyrazem zaufania do autorów i jedynym jury jest sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Te decyzje zostały podjęte przez tych, którzy zapraszają i tych, którzy zaproszenie przyjęli. Co pan rozumie przez sytuację? Możliwości realizacji. Możliwość realizacji jest nie tylko w sferze materialnej, ale i psychicznej. To zależy od autora. Nie. Pomimo, że powinniśmy bronić tylko stanowiska autora, istnieje zawsze jakaś sytuacja. Na sytuację składają się ludzie, a potem miasto, zapewne zwyczaje, pewne konwencje. To jest jeden punkt. A drugi, a propos Centrum Poszukiwań Artystycznych. Jak to sobie wyobrażamy? O co chodzi? Absolutnie jestem za tym. Ja promuję sztukę. W sensie niemal utopijnym. Żeby dzieło sztuki rozwijało się razem z miastem. To byłoby z punktu widzenia naszych wysiłków dziełem najbardziej ambitnym. I teraz, jeśli wyobrazimy sobie dzieło sztuki, które będzie się rozwijało w czasie, mówię zupełnie teoretycznie, i będzie rosnąć razem z miastem, to byłoby pierwsze na świecie tego rodzaju zjawisko. Wiem z doświadczenia, że gdy się rzeźbi, czy robi jakiś obiekt solidnie ustabilizowany w czasie i przestrzeni, to po krótkim czasie on się starzeje. Po prostu staje się bublem, śmiesznym obiektem. I to jest dzisiaj szalenie atrakcyjne. Żeby sobie wyobrazić jakąś rzecz, która będzie trwała w swoim czasie w roku 1970 i ona powinna trwać do roku 2000. Bo to jest jakaś zasada sztuki. W tej idei zawiera się jądro dzieła, które rozwijałoby się w przyszłości razem z miastem. Bo tak, to zjawi się szereg obiektów bardzo dobrych w sensie estetycznym i funkcjonalnym nawet, ale tylko urbanistycznie w dzisiejszej chwili. Pan kantor ma dużo racji i mnie to niepokoi. Ta sprawa jest trudna. Z wytycznych rozumiem, że trzeba przeozdobić miasto, a później co z tego rośnie? Rosną i pozostają rupiecie. Każdy będzie myślał o jakimś obiekcie. Właściwa dyskusja może potoczyć się na podstawie projektu, ale trudno domagać się jakiegoś konsylium. I to byłoby nawet ryzykowne, bo powstaną rzeczy, które nie będą się mieścić w ramach współczesności, a to nie znaczy, żeby ich nie proponować. Trzeba zaproponować rzeczy, które będą do odrzucenia i nie będą odrzucone, bo wtedy będą ożywiały wyobraźnię ludzką. Ta sprawa Instytutu Poszukiwań z etatami mnie przeraża. Ja bałbym się drugiej akademii. Jestem przeciwko akademiom. Akademia kształci profesjonalistów, a nie twórców. Daj nam Boże zrobić rzeczy, które nie będą się mieściły w prawie konwencji. Ja niestety mieszczę się w ramach konwencji i to mnie przeraża. Ja już uważam Wrocław za jakieś centrum. Istnieje tutaj bardzo poważne i znane środowisko artystyczne i naukowe. Jeśli ludziom, którzy przyjadą z Polski do Wrocławia, uda się nawiązać kontakty osobiste z tymi, którzy tu mieszkają, to może być postęp. Kolega Hansen mówił o statyku. Mam, ale to jest kowal, z którym nie można się dogadać. Potrzebny jest statyk, który jest heroiczny i poetycki. Każdy człowiek, który chce coś kreować, musi szukać drugiego w tym klimacie. Musi szukać w życiu i po świecie. To, że możemy się spotkać we Wrocławiu, to jest okazja życiowa. Wydaje mi się, że niesłuszne jest stanowisko, w którym zakłada się niemożność zrealizowania pewnych rzeczy jako zaśmiałych z naszego punktu widzenia ideologicznego. Chodzi tylko o to, żeby to nie było wbrew ideologii socjalistycznej. Trzeba próbować. Nie można oportunistycznie powiedzieć, że ja tu zrobię projekt, którego mi nie zrealizują. Dziwny wydaje mi się atak pana Sosnowskiego na ideę stworzenia centrum. To jest olbrzymia szansa. We Wrocławiu także szansa polityczna tego miasta i to trzeba podkreślić. Takie centrum daje klimat, daje kulturze Wrocławia szansę do pokazania się w całym świecie, tak jak Teatr Laboratorium. I jako dodatkowy wynik, powtarzam, dodatkowy wynik sympozjum powinno wejść do naszego programu. Chciałbym się ujawnić, że jestem jednym z współprojektantów centrum. To jest moja idea i zaangażowanie. Ja zostałem zaproszony na podstawie ankiety krytyków, którzy wiedzą, że nie będę stawiał form przestrzennych.
Mógłbym coś wstawić, co zablokowałoby ruch uliczny, ale nie jestem w stanie zrealizować czegoś, co ułatwi ruch pieszy czy uliczny. To jest moje zaangażowanie artystyczne i ja w to wierzę. I jest pytanie, co zrobić z tymi ludźmi, którzy tak myślą i to jest ich propozycja artystyczna? Czy to jest szansa na zrealizowanie ich artystycznego pomysłu? Podkreślam, że sam pomysł, sama idea Centrum Poszukiwań Artystycznych jest większym dziełem niż projekt. To nie jest, tak jak powiedział Bogusz, że my chcemy coś od Wrocławia. My chcemy dać taki ośrodek miastu Wrocław. To jest mój gest i moje zaangażowanie. Ja jestem zwolennikiem powstania tego centrum. W związku z tym programem chciałbym przypomnieć, że istnieje program opracowany przez kolegę Ludwińskiego. To był jeden z najbardziej twórczych projektów połączenia tradycyjnej koncepcji muzeum z podstawami nowej sztuki. Zasadą nie było gromadzenie dzieł sztuki jak w tradycyjnym muzeum, ale otwarcie pola działania dla dzieł powstających współcześnie, dla procesu narastania jakiegoś dzieła. To byłoby otwarte miejsce, gdzie przy udziale czynników technicznych mogłoby powstać na miejscu kreacje artystyczne. Ta zasada działania muzeum wiąże się z typem inicjatywy, jaką jest inicjatywa dzisiejszego sympozjum. Propozycja zgłoszona przez kolegę Turowskiego i jego przyjaciół powinna być doceniona i sprawa Muzeum Sztuki Aktualnej powinna być na nowo rozpatrzona przez gospodarzy miasta. Dziwna sytuacja się wytworzyła. Pan Bogucki bojkotował koncepcję sztuki aktualnej, natomiast teraz jej pan broni i stawia to z uporem, że to my opracujemy, my to zrobimy. Powinno się przyjąć jako pewnik, że takie dzieło powinno się utworzyć. Ta taśma z naszą wczorajszą rozmową to jest pierwszy element składowy. Ja zaproponuję wniosek nieco śmiesznie brzmiący w stosunku do wysokiego tonu wczorajszej i dzisiejszej dyskusji. Mianowicie, przyjmijmy po prostu, że koncepcja rozwoju czy utworzenia, nie decydując tych określeń, koncepcja istnienia Centrum Poszukiwań Artystycznych, czy też Muzeum Sztuki Aktualnej, po prostu mieści się w ramach regulaminu sympozjum. Następnym etapem dla nas będzie rozważenie, w jakim stopniu i tempie przebiegać będzie jej materialna realizacja. Ale wydaje mi się, że to musi powstać jako jedna z tych trwałych materialnych realizacji, wynikających z idei przebiegu całego sympozjum, które nabiera znaczenia historycznego, społecznego. Bo nie jest to sytuacja codzienna, że tak wielu wybitnych ludzi, których tutaj mamy szczęście obserwować, przyjeżdża i nieprzypadkowo przyjeżdża, żeby radzić nad sprawami rozwoju sztuki polskiej we Wrocławiu i żeby realizować ideę rozwoju naszej sztuki. Jest to dla mnie, jako młodszego, naturalizowanego Ślązaka, rzecz powodująca wzrost mojego entuzjazmu i patriotyzmu. Parę słów na temat centrum. O takim centrum pomyśleliśmy. Aby istniał jakiś ośrodek, to musi mieć bazę eksperymentalną. Centrum nie będzie programować założeń ideowych i narzucać twórcom, ale ma stworzyć korzystne warunki dla własnych indywidualnych poszukiwań i realizacji swoich poszukiwań artystycznych. Centrum ma gromadzić materiały, a nie robić poszukiwania. Ponieważ jestem plastykiem, czy malarzem, nie wiem jak to nazwać, to moim celem, moją predyspozycją jest, żeby coś zrealizować, jakieś dzieło, obojętnie w jakiej sferze. Realizacja jest rzeczą niepodlegającą dyskusji, ponieważ to się mieści w samej istocie sztuki. Nie bardzo mogę się zgodzić, że idea tego centrum to już jakiś wkład. Na pewno to jest pańska idea, ale to nie jest dzieło. Pan dzieło jeszcze zrobi. Ta koncepcja jest stworzona przez ogólną sytuację. Aktualna sytuacja rodzi tę ideę. To jest dyktat rzeczywistości. To jest sytuacja plastyki w Polsce i na całym świecie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pewne instytucje są przestarzałe i nie spełniają swojej roli. Są instytucjami z nawyku i tradycji, ale nie spełniają swojej roli i my, plastycy, możemy o tym najlepiej powiedzieć. Instytucje takie to muzea i galerie sztuki. Powstają galerie, które są środowiskiem i to już jest zjawiskiem. W Polsce takich było kilka. Galeria Foxa, Współczesna, Odnowa, Krzysztofory, Mona Lisa. I jest to zjawisko dosyć drastyczne, że takie galerie są likwidowane. Została już zlikwidowana galeria Odnowa, Krzysztofory.
właśnie się likwiduje. Powstają natomiast różne centra, bardzo oficjalne, które nie spełniają żadnej roli poza upowszechnianiem kultury. Co jest słowem dosyć pustym. Wydaje się, że jako przeciwstawienie całemu upadkowi idei muzeum i galerii, które nie spełniają roli społecznej, musi powstać inny rodzaj i centrum, to jest idea szalenie aktualna. Jaka jest sytuacja plastyków w tej rzeczywistości? Plastycy są osamotnieni. Plastycy na całym świecie i w Polsce również pracują w próżni. Dla samych siebie nie mają żadnej dokumentacji. Co to jest dokumentacja? To nie jest archiwum dla przyszłości. Dokumentacja jest ważnym momentem dla rozwoju artysty. Jeżeli mamy dokumentację pełną, to od czasu do czasu sobie to przeglądamy. Artyści mają mało okazji, żeby mogli przeglądać swoją całą przeszłość. Obrazy idą w świat, do magazynów, a monografii nie ma. Poza tym artyści szukają środowiska. Stwierdzamy, że środowiska w Polsce coraz bardziej maleją, rozpływają się. I to jest dużą groźbą dla dalszego rozwoju, bo w następstwie jest praca artysty jako czysto estetyzująca. To centrum to byłby najtrwalszy materiał tego wrocławskiego sympozjum i mnie się wydaje, że bez precedensu w Polsce. Sądzę, że program można by bardzo łatwo ułożyć. Ten program narzuca nasza sytuacja. Mnie się wydaje, że to nie tylko dokumentacja. Pokój albo pracownia też by się przydały. To jest sprawa dawania subwencji plastykom z Wrocławia i spoza Wrocławia, zapraszania ich, dokonywania eksperymentu. I poza działalnością dokumentacyjną, potem ci artyści mogą robić wystawy. To szalenie wiąże z miastem. Od czasów zamierzchłych artyści szukali miasta. W renesansie artyści jechali od miasta do miasta. Jeżeli ich nie przyjmowano, były ucieczki. Było porwanie artystów. I wielu z nas jest takich, którzy będą zmieniali swoje miasto. Przypada mi niemiły obowiązek, mimo tak interesującej dyskusji, wkroczenia. Z uwagi na to, że w stosunku do przyjętego programu jesteśmy bardzo opóźnieni w czasie. Dla nas to jest wielkie wyróżnienie i okazja, żeby wykorzystać przedstawione pomysły, które wyszły poza ramy zagadnienia, które nas tu wszystkich zgromadziło. Wyszły poza ramy tego sympozjum. I dobrze, że wyszły, gdyż te niezmiernie interesujące propozycje, które zostały wysunięte, stworzą olbrzymią szansę dla Wrocławia. Najpierw co do samego sympozjum. Chciałbym generalnie stwierdzić, że przy tym poparciu, jakie propozycja zorganizowania tego sympozjum znalazła w naszej instancji wojewódzkiej KWPZPR, i przy tym żywym zainteresowaniu, jakie przejawia Wydział Propagandy, uczynimy wszystko, żeby stworzyć odpowiednie warunki i odpowiedni klimat dla twórców, którzy będą tutaj podejmowani, aby mogli obserwować życie miasta i społeczeństwa i dać temu wyraz w twórczości nieprzemijającej. Niektóre ustalenia trudne są do przyjęcia w dniu dzisiejszym. W najbliższym czasie będą napływały propozycje i będzie istniała konieczność zapewnienia pomocy ze strony zakładów pracy. Jesteśmy przekonani, że w okresie tych prac pomoc i zrozumienie ze strony zakładów, ich zaangażowanie bezpośrednie zostanie zabezpieczone. Pomyśleliśmy też o koordynatorze, który będzie starał się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy. Wypłynęła sprawa organizacji Centrum Poszukiwań Artystycznych. Autorzy nie mogą być chyba posądzani o jakąś chęć przyswojenia dla siebie tej propozycji i zmierzać do tego, że to oni są jedynie kompetentni do przedstawienia rozwiązania. Natomiast należy przypisać im jako zasługę, że myśli swoje sformułowali i wysunęli jakąś koncepcję, która będzie u nas przedmiotem wszechstronnych przemyśleń i ustaleń, o czym postaramy się im poinformować obecnych. Uczynimy wszystko, żeby to centrum stało się realne nie tylko w interesie miasta Wrocławia, ale w skali kraju.
Kończąc, chciałbym gorąco i serdecznie podziękować za to, że chcieliście przybyć do Wrocławia, że chcieliście podzielić się z nami swoim poglądem na niektóre sprawy i za te wszystkie inicjatywy, które zostały wysunięte. Chciałbym życzyć Państwu, aby te chwile, które w okresie naszego spotkania jeszcze spędzicie, dały Wam jak najwięcej zadowolenia. Z naszej strony uczynimy wszystko, aby Państwo w czasie tego sympozjum i w przyszłości plastycy we Wrocławiu czuli się jak najlepiej i żebyśmy w ramach naszych możliwości przyczynili się do realizacji tych spraw, które nas głęboko nurtują, a które służą sprawie kultury i całego naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję za przybycie. Ponieważ jest już dość późno, a kolację mamy o godzinie 8, to ja proponuję nie rozpoczynać już dyskusji, która może się przeciągnąć, lecz przełożyć ją na jutro, już po obejrzeniu przyszłych lokalizacji. Ponieważ rzeczywiście już jest trochę późno, to ja, proszę kolegów, mam inny projekt. Skoro kolację mamy przygotowane na godzinę 8, to możemy po prostu o 9 powrócić tu, bo ostatecznie to nie jest aż tak późna pora, i kontynuować naszą dyskusję. Kto z kolegów przyjąłby takie rozwiązanie? Proszę Państwa, ponieważ projekt kolegi nie przeszedł, wydaje mi się, że możemy jeszcze do 8, ewentualnie w 8:30, to znaczy przez 45 minut, zrobić dyskusję, a potem zjeść opóźnioną kolację. No, stanowisko Związku Polskich Artystów Plastyków w wypadku przedstawionym przez pana Turowskiego nie określa metod przeprowadzenia tych inicjatyw w sensie organizacyjnym. Związek nie wkracza tu w kompetencje organizatorów bezpośrednich czy schematów organizacyjnych bez względu na to, jak to przebiega. Mamy oficjalne uchwały zebrań walnych okręgu i sekcji, które nakładają na zarząd okręgu i na poszczególnych członków związku obowiązek moralnego popierania tego rodzaju inicjatyw, które oczywiście nie konkretyzują się w tej organizacyjnej formie z ZPAP. Byłoby to oczywiście niesłuszne z tego względu, że plastycy nie mogą być sami swoimi mecenasami. A propos związku. Jako organizmu, który miałby podjąć jakąś decyzję w sprawie centrum. On się do tego nie nadaje. Poważni artyści oceniają działalność artystyczną związku ujemnie. To, co mówię, biorę na swoją odpowiedzialność i mogę ponieść konsekwencje. Związek Plastyku jako całość w swoich posunięciach artystycznych jest niekompetentny. Nie będę tego udowadniał. Wszyscy wiemy, jakie rzeczy dzieją się we władzach związku. Ci artyści, którzy zajmują wysokie stanowiska związku, przepraszam Wrocław, bo nie znam, to są artyści urzędnicy. To nie są artyści, którzy biorą całkowite ryzyko za sprawy sztuki. Oni o sztuce nie myślą. Oni tworzą swoje własne kryteria urzędnicze, a nie artystyczne. Mówię w imieniu wielu artystów. My do związku zaufania nie mamy. Przepraszam, Wrocławski Związek, bo może tutaj jest o wiele lepiej. Jak gdzie indziej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, związek nie ma żadnej komórki naukowej i sądzę, że nie będzie miał, żeby podjąć taką sprawę. Podaję wniosek. Ten organizm, który centrum stworzy, to muszą być przedstawiciele miasta, społeczeństwa, krytycy, naukowcy. Artyści będą z tego korzystać. Ja absolutnie, bardzo ostro te sprawy stawiam. Na pewno związek ma wiele zasług. Tyle, że dąży do zagarnięcia pewnych spraw, które do niego nie należą. I to jest bardzo niebezpieczne. Zaszła pomyłka i chciałbym ją sprostować. Związek Plastyków nie myśli prowadzić takiego centrum, a jedynie stworzy korzystne warunki do eksperymentowania. Wydaje mi się, że każdy artysta plastyk ma prawo do eksperymentowania. Aby mógł eksperymentować, związek chce stworzyć bazę. Zgadzam się z tym, że związek nie może tego prowadzić. To wykracza poza nasze kompetencje i możliwości. Sprawa, która się przewijała w dyskusji, to sprawa stosunku do Muzeum Sztuki Aktualnej. Mam nadzieję, że wczoraj dość wyraźnie powiedziałem, że inicjatywa Centrum Poszukiwań jest inicjatywą społeczną. To sprawa, która krążyła w powietrzu i krąży w wielu tekstach anonimowych. Niewątpliwie Centrum jest kontynuacją problemu Muzeum Sztuki Aktualnej. Do sprawy Centrum była to inicjatywa jedyna w Polsce. Program Centrum Poszukiwań był programem nieróżniącym się od programu Muzeum Sztuki Aktualnej. Jedyna nowość to powtórne złożenie tego rodzaju koncepcji w ramach sympozjum Wrocław 70.
Proponuję, żeby na miejscu pracami tego kierował pan Ludwiński. Innej możliwości nie ma. A rozbieżności, jakie mogły powstać, są nieistotne. To jest sprawa wszystkich artystów, całego społeczeństwa i całej sztuki polskiej. To jest inicjatywa wszystkich. Ta sprawa została już jakoś przyjęta na spotkaniu z władzami miasta. Mam dwie sprawy. Nie wiem, jak czują się koledzy, ale przeraża mnie myśl, że coś zrobię i będzie stało to jako świadek. Albo że zrobimy to wszyscy razem. Mamy termin złożenia projektów i myślę, że potrzebne byłoby powtórne zgromadzenie, żeby obejrzeć te wszystkie propozycje. Druga rzecz to sprawa centrum i muzeum. Otóż przyjechał przed laty Jerzy Ludwiński, młody krytyk, który jest zaprzyjaźniony ze wszystkimi plastikami w Polsce. Dzięki niemu kontakt we Wrocławiu z artystami z całej Polski ożywił się. Nie było koncepcji sympozjum, stopniowo to rosło. Te sprawy podjęli ludzie, którzy są we Wrocławiu. Miasto to przyjmuje, społeczeństwo to bierze i doszło do dzisiejszego zebrania i tego sympozjum. I myślę, że w dalszym ciągu ta sprawa będzie rosła. W ten sposób stworzy się centrum i będzie konieczność utworzenia muzeum. Jeśli będą projekty i zgromadzimy się za miesiąc, to będzie można mówić na temat konkretnych propozycji. Może być taka sytuacja, że wszyscy dadzą takie propozycje kreujące i miasto powie, nie jesteśmy w stanie dać tyle stali i metalu. Ale może połączymy wysiłki i zrobimy jedną rzecz. Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się. Przedyskutowaliśmy tę sprawę i ona będzie istniała. I można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. W jakiej formie, trudno dziś odpowiedzieć. Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu. I to może urosnąć w dużą sprawę. Mnie to martwi, że często tu się mówi, że to centrum poszukiwań artystycznych to będzie muzeum. Na pewno, muzeum jest potrzebne jako dokumentacja stanu, który był. Ale najistotniejszą rzeczą jest sprawa nowego, zagadnienie tego, o czym dzisiaj nie wiemy. Warto byłoby zastanowić się, w jaki sposób sprowokować myśl, żeby powstała przestrzeń, która będzie prowokowała nowe. W związku z tym zgłaszam konkretną propozycję, żeby może w związku z sympozjum ogłoszono konkurs wśród społeczeństwa, jak sobie ludzie wyobrażają taką przestrzeń, która będzie się nazywała, jak koledzy proponują, Centrum Poszukiwań Artystycznych. Na pewno nie zdążymy rozstrzygnąć tej propozycji do końca. Ale może w dniu 9 maja warto ogłosić taką rzecz jako podsumowanie tej myśli i jednocześnie rozpoczęcie, a nie zatrzymanie sprawy. Do tego czasu koledzy zastanowią się nad programem tej inicjatywy, która oficjalnie ogłosi tego rodzaju historię we Wrocławiu. I wtedy, jeśli coś powstanie, to będą na to budżety. Aby to mogło być ujęte w planie, to musi być jakaś podstawa do tego. Oczywiście, sprawa Centrum Poszukiwań Artystycznych czy Muzeum Sztuki Aktualnej jest dla mnie istotna. W tej chwili, po wielu rozmowach z artystami, którzy tutaj przyjechali, wydaje mi się, że sprawa tych realizacji, pewnych koncepcji we Wrocławiu, ma szansę stanowić pierwszy etap do realizacji tego centrum. Ja byłem zafascynowany koncepcjami, które udało mi się usłyszeć od kolegów artystów i gdyby sprawa zakończyła się na tym pierwszym etapie, aczkolwiek nie wydawałoby mi się to wcale słuszne, to rezultaty i tak mogą się okazać wręcz rewelacyjne. Dalej to już sprawa materiałów, uzgodnienia miejsca, względnie postawienia czegoś. A co jeszcze dalej? Zobaczymy. Program właściwie jest od wielu lat zawarty w tej propozycji kolegi Jerzego Ludwińskiego. Zaznajomiłem się z nim i myślę, że nie stracił nic na aktualności. Warto byłoby go opowiedzieć w wielu egzemplarzach. Każdy z członków sympozjum powinien się z nim zapoznać, a następnie byśmy mogli wyciągnąć wnioski. To jest szkielet. Więcej, to jest bardzo konkretna wizja, którą uczestnicy sympozjum powinni dostać do ręki, a potem nanieść swoje uwagi. Dzieduszycki powiada, że program jest napisany. Czy są znalezione kubatury? Czy jest znaleziony obszar? Są tezy, a to trzeba zmaterializować, nadać bieg. W związku z tym wszystkie treści, które są w programie, muszą nabrać realnych kształtów. Trzeba to już w złotówkach wyprowadzić. Żeby władzom powiedzieć i takie rzeczy rozpocząć, to należy najpierw znaleźć lokalizację, a dopiero potem ofertę dla miasta złożyć.
myślę o tym, że ideologia sformułowana w programie powinna być bodźcem dla ludzi, którzy by zaproponowali pewne formy, w jaki sposób tę ideę realizować. To, co Państwo mówicie, to jest sprawa uzbrojenia terenu, sprawa zasięgu. Chodzi o to, w jaki sposób te zagadnienia przeprowadzić. W swojej praktyce proponowałem tego typu centra w latach 50. w Montevideo i w Skopie. I w Polsce proponowałem jako rozbudowę zachęty. W związku z tym może być szereg różnych wariantów, ale to musi zostać zdefiniowane, aby było realne. Powtarzam, to był tylko program. Budynek nie odgrywał żadnej roli, mógł być ulokowany gdziekolwiek. W koncepcji, w pierwotnym programie mieściło się sympozjum, takie jak dzisiaj się odbywa. To był także jeden z etapów, który miał doprowadzić do takiego czy innego rozwiązania. Mnie się zdaje, że początek jest znakomity. Tutaj się ujawniły różne postawy, często skrajnie różne. I na tym może polegać ranga tego sympozjum. Proponowałbym, żebyśmy nie rozmawiali o centrum, które jest sprawą dalszą i większość osób widzi sens istnienia takiego centrum, tylko żebyśmy rozmawiali konkretnie o formach przestrzennych. Organizatorem sympozjum Wrocław 70 jest lokalna organizacja społeczna Towarzystwo Miłośników Wrocławia. TMW nie może, bo nie jest do tego upoważnione, podjąć decyzji przyjęcia czy odrzucenia propozycji uruchomienia we Wrocławiu Centrum Poszukiwań Artystycznych. Towarzystwo Miłośników Wrocławia nie jest od tego, tak samo jak nie jest od tego Dolnośląski Oddział Związku Artystów Plastyków. Wydaje mi się, że to, że do tej pory nikt nie ustosunkował się do tego, to właśnie dlatego, że nie było nikogo, kto mógłby taką decyzję podjąć. Ja reprezentuję Radę Narodową i mówię, proszę bardzo, będziemy dyskutowali, będziemy musieli znaleźć środki. Klimat dla tej inicjatywy jest dobry. Mnie się wydaje, że trzeba sobie jeszcze raz powiedzieć, że to nie jest sympozjum 9 maja 1970, ale sympozjum Wrocław 70. Jeśli ktoś nie będzie mógł, to nie zrobi na 9 maja. Jeśli zaprogramuje materiał, który będzie mógł uzyskać w lipcu, to tego nie przekreślimy. Problem Muzeum Sztuki Aktualnej zakłóca Państwu problem, dla którego Towarzystwo Miłośników Wrocławia Państwo zaprosiło, a mianowicie sympozjum Wrocław 70. Chciałem powiedzieć, że we Wrocławiu w ciągu półrocza ma nastąpić reorganizacja istniejącego Muzeum Sztuki. Ja się nim opiekowałem. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy poruszyli to zagadnienie. Obiecuję, że wezmę pod uwagę propozycje i wnioski i będę bardzo gorącym tej idei obrońcą. Na ile się uda, zobaczymy. Będziemy się starali tego dorobku nie stracić w mieście. Prosiłbym jednak, żebyśmy się zastanowili nad sprawą bliższą, mianowicie Wrocław 70. Przy projektowaniu potrzebne są zdjęcia miejsc, lokalizacji. Gdyby udało się je powiedzieć i każdemu dostarczyć, to byłoby duże ułatwienie, bo mielibyśmy je przed oczami. Ja jestem zawsze ostrożny. I bardzo przepraszam, nie mam zaufania do muzeum. To nie tylko moje osobiste zdanie, to zdanie całego świata. Jesteśmy w stanie taką dokumentację lokalizacji powielić i przesłać Państwu. Od Państwa oczekujemy propozycji, co fotografować. Proponowałbym uzupełnić ten fotoserwis, który istnieje, o zdjęcia samolotu. To bardzo by pomogło. Jutro więc każdy wybierze lokalizację i ustalimy warunki. Podkład geodezyjny i fotoserwis organizatorzy wyślą pocztą w ciągu 7 dni. Jutro rano po śniadaniu udamy się na lotnisko, aby z samolotu rzucić okiem na Wrocław. Sympozjum przedłużymy jutro do godzin popołudniowych i postaramy się podjąć wiążące decyzje co do lokalizacji i ustalenia dalszych kontaktów. Dzisiejszy temat został wyczerpany. Na tym kończymy dyskusję.